jest sztywny widelec, jest prosta kierownica, ale co to? Jakiś wyświetlacz po środku? Jakiś dynamo w piaście? A nie, to jakiś silnik? Kurde, to nie ten rower. Więc elo velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to gravel z prostą kierownicą, czy przeróbka takiego roweru z baranka na prostą kierownicę miało sens. I w tym filmie przedstawię krótką historię dla osób, które pierwszy raz są na kanale i nie wiedzą, czy może ja to zrobiłem, czy zrobił ktoś to inny. Powiem, czy ma to faktycznie jakikolwiek sens, czy jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania i finalnie, jak ten rower sprawdził mi się w okresie zimowym, bo jest to rower stalowy, gdzie oczywiście stal nie lubi za bardzo zimy ze względów warunków atmosferycznych. Dodatkowo zaraz też opowiem, jakie miałem względem nim oczekiwania i jak to finalnie tutaj się zakończyło z tym rowerem. Czy spełnił on moje oczekiwania, czy też nie. Rower standardowo występuje z kierownicą typu baranek na napędzie Microshift Advent X 10-rzędowym. I tutaj w tym rowerze przerzutka akurat została. Został też mechanizm korbowy, który jest oryginalny, ale wpadła tutaj prosta kierownica, gdzie poprzedni użytkownik tego roweru dał tutaj akurat zestaw hydrauliczny Shimano MT400, chociaż taki mieszany, bo tutaj są klamki 400, a z tyłu są zaciski od Tiagry. No i została też tutaj zamontowana oryginalna przerzutka od Microshift Advent X, chociaż z tego co wiem, jest to kompatybilne z Shimano. Microshift jest kompatybilny z Shimano, więc też można tutaj było zastosować przerzutkę Shimano. Dodatkowo chwyty Ergon GS1 wydają się wizualnie na bardzo wygodne, ale mi na przykład w praktyce wcale takie wygodne nie wyszły i tak naprawdę więcej tutaj takich zmian na chwilę obecną nie widzicie. Więc tak jak już wspomniałem, ten rower nie jest mój od nowości. Ja go kupiłem używanego na Elixie i poprzednia osoba wykonała taką modyfikację i sprzedała go z nie do końca wyjaśnionych przyczyn, chociaż tamte pytałem, korespondowałem z ciekawości, to po prostu stwierdził, że chce kupić sobie chyba jeden lepszy rower, z tego co pamiętam. Dlatego, że tak powiem, pozbył się tego roweru. I czy to faktycznie miało jakikolwiek sens? Bo zacznijmy od tego, że gravele oryginalnie nie są tanie. Najtańszy rower katalogowo trzeba liczyć około 3500. Jeżeli patrzymy na rowery gdzieś tam w promocji, no to można wyhaczyć coś nawet za 2,5, a ewentualnie pewnie jakieś używki między 1000 a 2000 coś idzie znaleźć. I rowery podstawowe, gravelowe będą niestety na hamulcach tarczowych mechanicznych i te hamowanie z reguły nie jest dobrej jakości. Aby to poprawić, już nieraz wspominałem, że warto wymienić jakieś klocki, tarcze, a finalnie linki pancerzy na sztywniejsze, aby to się tam nie kompensowało podczas nacisku. O tym jest osobny film, więc jeżeli ktoś chce się więcej co nieco o tym dowiedzieć, to oczywiście do niego odsyła. Więc wstępnie się wydaje, że takie rozwiązanie ma sens z tego powodu, że tanim kosztem później możemy sobie wymienić właśnie hamulce mechaniczne na hydraulikę, a przy okazji mamy inne, mamy standardowy chwyt, dla których większość osób jest bardziej popularny, może nie wiem, naturalny powiedzmy, może naturalny to nie, bo powiadają, że co to tak trzaska? Powiadają, że jednak chwyt szosowy jest bardziej naturalny, bo jest taki bardziej na wprost, a jednak na kierownicy typu, na prostej kierownicy, no to jest tak złapany i że jest troszeczkę inaczej. Ja powiem szczerze, że myślałem, że ten chwyt bardziej mi się sprawdzi, bo pamiętam, jak jeszcze jeździłem na Prokalibrze 9.7, czyli rower górski z prostą kierownicą. Ja potrafiłem na nim pokonywać długie dystanse i nie mieć najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o mój ból w plecach. To temat, ci co śledzą mój kanał, to temat bardzo dobrze znany i jeżeli chodzi o komfort na rowerze, to właśnie moje plecy są jakby takim wyznacznikiem. I powiem szczerze, że kupując ten rower miałem cichą nadzieję, że ten ból jakby kompletnie zniknie i faktycznie prosta kierownica da mi to, że będzie mi się na nim jeździło dużo, dużo wygodniej niż na rowerze z prostą kierownicą. Ale jednak nie do końca się tak stało. Finalnie przejechałem raz chyba na nim maksymalnie około 100 km i powiem szczerze, że nie było źle. Był problem głównie z prawą dłonią, bo te chwyty bardzo uciskały mi tutaj nerw po środku i strasznie mi drętwiała ręka. Już dawno nie czułem takiego bólu. I to nie było to, czego oczekiwałem. Ja powiem szczerze, że jakby mi się ten rower sprawdził,
to myślę, że tutaj nawet do tego roweru mógłby wpaść jakiś fajniejszy napęd i nawet bym odważył się na nim przejechać jakiś dłuższy dystans, bo miałem nadzieję, że faktycznie ten rower sprawi to, że będę mógł jeździć długo, długo, naprawdę komfortowo, ale jednak tak się nie stało. Choć rower, jeżeli chodzi o ramę sterową, to zauważam dużo plusów, jeżeli faktycznie ktoś lubi te pochłanianie drgań i tym podobne. Więc teraz może przejdźmy do tego, dlaczego tak się nie stało, dlaczego ten rower nie jest tak komfortowy, jakby się wydawało. Ano z prostych przyczyn. Zmieniając kierownicę z typu baranek na prostą, zaburzamy geometrię. Rowery szosowe, jeżeli porównać sobie geometrię do rowerów z prostą kierownicą, na przykład nawet do MTB, to rowery górskie mają dłuższą efektywną długość ramy. Efektywna długość ramy to jest w momencie, kiedy sobie policzymy w linii prostej od wspornika siodła do tutaj środka, jeżeli chodzi o rurę sterową. Ten rower, o dziwo, mimo że w specyfikacjach bywa różnie, ale efektywnie ma to 57 cm. Jeżeli się przypatrzymy na inne marki, ja patrzyłem na Gianta, Meridę, Treka, Speca, głównie patrzyłem na rowery typu Hardtail, to rozmiary S, efektywną długość ramy, potrafią mieć dłuższą niż ten największy rozmiar, czyli XL. Bo tutaj, żeby Wam potwierdzić, tutaj jest napisane, że jest to rozmiar XL. Czyli tak skracając i uśredniając, efektywność, długość ram w rowerach z prostą kierownicą jest nawet o 10 cm dłuższa w tym samym rozmiarze. Dlatego ja od samego początku nie patyczkowałem się i od razu zamontowałem bardzo długi wspornik kierownicy o długości 130 mm, czyli jest to naprawdę długa lanca. I nawet z tym długim mostkiem to i tak rower finalnie, jakby przeliczając, jest na mnie trochę przymały. I ja to czuję. Finalnie ten rower głównie miał mi służyć przez zimę na dojazdy do pracy i ewentualnie na jakieś, powiedzmy, spokojniejsze przejażdżki, aby zobaczyć, jak to się mniej więcej będzie sprawdzało. I faktycznie mógłby być ten rower minimum jakieś 5 cm dłuższy. Ja sam osobiście jestem zwolennikiem trochę krótszych ram ze względu na moje predyspozycje, czyli długie nogi, krótki tułów i ograniczona mobilność, mimo że się rozciągam i cały czas jakby to staram się rozwijać, to i tak ta mobilność moja jest jakby ograniczona. Potrafię wsiąść na rower szosowca, który jest ode mnie o 10 cm niższy i te rowery czasami są dłuższe i dla mnie na przykład to jest mega, mega nienaturalne. Więc jeżeli ktoś ma na przykład rower z barankiem, na hamulcach tarczowych mechanicznych i hamowanie dla niego jest bardzo słabe i sobie stwierdzi, że zmienimy na prostą kierownicę i damy hamulce tarczowe hydrauliczne, to nie. To naprawdę nie ma do końca sensu. Chyba że jest to rower taki daily, czy tak komuter, czyli tak jak ten przez okres zimowy na dojazd do pracy, tak, to wtedy ma sens, bo czy ty przyjedziesz, nie wiem, 5 czy 10, czy nawet 15 km na ciut przy małym rowerze, to nie będzie miało to jakiegoś większego znaczenia, ale jeżeli to będzie rower, który będziecie chcieli gdzieś tam upalać na dłuższe wyjazdy typu 50, 100, 150 km czy nawet więcej, to nie ma to kompletnie sensu. Zaburza to geometrię i ja osobiście tego nie polecam. Dlatego ja chciałem spróbować zobaczyć, jak to jest i z tym się finalnie z Wami podzielić, bo powiem szczerze, że zanim go kupiłem, to już mi chodziło tysiące myśli, co dalej będzie z tym rowerem, ale niestety on mi się do końca nie sprawdził. Zimę przejeździł i zobaczymy teraz, co dalej. Właśnie, jeżeli chodzi o zimę, jest to rower na ramie stalowej. I tak jak wspomniałem na początku, rower na ramie stalowej nie lubi złych warunków atmosferycznych, nie lubi soli, bo to wszystko sobie tam rdzewieje. O, widzę, już mróweczka tutaj się dopadła do mojego roweru. Już się spodobał. O, i patrzcie, na przykład tutaj widać jakieś elementy rdzy. Jak pytałem Was właśnie po raz pierwszy o ten rower, o rower stalowy, jak sobie z tym poradzić, to powiedzieliście, że najlepiej użyć jakiś tam specyfiku do profili stalowych i że to można fajnie sobie zakonserwować. Ja tego nie zrobiłem, przyznam szczerze, ale powiem, że jakoś nie zauważyłem po ramie, żeby coś się tam złego działo. Na przykład tutaj był taki odprysk i nie widać, żeby dodatkowo się pojawiała rdza.
Tu był taki element, gdzie delikatna rdzewka się pojawiła, to w miarę wyczyściłem i nic tutaj się głębiej jakby nie pojawia. Oczywiście warto to zrobić, ale ja tego nie zrobiłem z ciekawości, aby zobaczyć, jak to mniej więcej będzie się sprawdzać. Powiem szczerze, że największym problemem był i tak finalnie napęd, bo napęd akurat, jeżeli chodzi o mikroshifta, samo działanie w sobie jest, powiedzmy, dosyć przyzwoite, ale problemem było to, że jest wykonane z bardzo słabego stopu, nie wiem, chyba stali. Zębatka bardzo, bardzo rdzewiała, też bardzo rdzewiała kaseta. To wszystko się jakby, powiedzmy, rozchlapywało i wlatywało na przerzutkę oraz na koła, gdzie mam niestety drastyczne zdjęcia z tego roweru. Nie wyglądało to za przyjemnie. Mimo że dbałem, bardzo często podjeżdżałem na myjeczkę, żeby to spłukać, ewentualnie smarowałem bardzo często, nawet prawie co każdy wyjazd, i niestety to się tam i tak, no, potrafiłem rower wyczyścić ładnie, przejechać się raz 4 km do pracy i ten napęd po chwili wyglądał znowu tragicznie. Więc teraz tutaj widzicie, napęd jest już wymieniony, no bo wiadomo, jest już grubo po sezonie zimowym, ale no, dochodziło do tego momentu, że przerzutka kompletnie mi jakby nie działała. Miałem takiego wymuszonego, niechcianego single speeda. Ja myślałem na początku, że to jest wina linki i pancerza, że może gdzieś tam linka się po prostu już tak zardzewiała czy coś, ale to w momencie, kiedy na przykład odczepiłem linkę, to ta przerzutka stała, bo cała ta rdza z tego napędu wdawała się w tą przerzutkę i tutaj naprawdę były mega, mega problemy. Dlatego po zimie też musiałem to ładnie wyczyścić, wyszorować i teraz powiedzmy, że jest już ok. Więc jeżeli chodzi o ramę, nie jakoś mocno ona nie oberwała. Zresztą pisaliście też w komentarzach, że to wcale nie jest tak tragicznie, jeżeli chodzi o rdzewienie takich rowerów. Tym bardziej, że nie jest to też najgorszy stop stali, bo to jest chromolibdem, w skrócie CRMO. I powiem szczerze, że przyjemnie mi się na tym jeździło. Sam w połączeniu z karbonowym widelcem to jest naprawdę mega fajne rozwiązanie i powiem szczerze, że mógłbym na takim rowerze pojeździć dużo więcej, jeżeli byłby on faktycznie dopasowany do mojego wzrostu. Bardzo często w komentarzach pierwszych odnośnie tego roweru pojawił się nazwa roweru Marin DSX. Znam człowieka, który jeździ na takim rowerze. Jest to mój sąsiad Bartek, którego bardzo pozdrawiam. Serwisuje u nas swój rower i nieraz miałem okazję się nim przejechać i powiem szczerze, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny rower, chociaż mnie osobiście denerwuje jego nerwowość przez ten krótki mostek, bo nie dość, że kierownica, wiadomo, jest prosta, trochę zaciągnięta do tyłu, to jeszcze krótki mostek i powiem szczerze, że no, na single tracki to jest coś bajecznego, ale tak, żeby jeździć na co dzień, myślę, że warto sobie dać co nieco dłuższy mostek. Więc Marin DSX jest naprawdę bardzo taką ciekawą propozycją, jeżeli ktoś szuka roweru z prostą kierownicą, gravela z prostą kierownicą. Mam nadzieję, że ten segment będzie się poszerzał. Z tego co wiem, może nawet Cross wprowadzi coś ciekawego. No, mam nadzieję, że to nie będzie takie rozwiązanie, że po prostu tak jak tutaj do tego roweru dadzą prostą kierownicę i że to będzie ten ich model. Mam nadzieję, że to będzie rower o przemyślanej geometrii, ale patrząc na Crossa i jego ostatnie postępy, raczej tak powinno być. Więc mam nadzieję, że to będzie segment rowerów, który w niedalekiej przyszłości będzie się pojawiać u producentów, bo będzie można stworzyć gravela, który nie będzie aż tak drogi, a jednocześnie będzie miał hamulce tarczowe hydrauliczne, bo myślę, że spokojnie w kwocie 3000 można takie rowery sprzedawać, bo jeżeli będzie chodziło o komponenty, konstrukcję, wykonanie, to będzie bardzo podobnie jak rower górski z tanim amortyzatorem, więc by trzeba było cenowo porównywać do właśnie takich rowerów, a one zaczynają się katalogowo około 2500. Mam nadzieję, że to będzie przyszłość, kiedyś się coś takiego pojawi, bo sam z chęcią bym naprawdę pojeździł na dobrze przemyślanej geometrii w takim rowerze. Bo można oczywiście kupić górala i trochę go tam pomodyfikować. O tym też będę chciał zrobić osobny film, bo też mam doświadczenie akurat, jeżeli o to chodzi, jeżeli tworzenie
własnego gravela. I nie każdy chce jeździć na rowerze z amortyzacją z przodu, bo ten amortyzator z przodu, który katalogowo, który kosztuje gdzieś tam 200-300 zł, to nie jest wcale nic dobrego. To jest ciężkie, ważące około 3 kg. Uginać się ugina, ale to wszystko zależy od tego, jaki macie ciężar. I nie idzie tego za bardzo wyregulować. No cóż, jeszcze jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Możecie się miło, kulturalnie dzielić swoimi opiniami. Ja póki co kończę, lecę do pracy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.